czy powieje Wladimirowi Zografskiemu, 34. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale kilku zawodników nie było. W związku z tym, skoro tu pierwsza 30 startuje, to może być i Wladimir Zografski, 28. po pierwszej kolejce, tam pofrunął 194,5, teraz będzie dalej. Teraz wylądował poza zieloną linią, a ona była mniej więcej na 211 metrze, a więc to może być skok 214-metrowy dokładnie, 214 metrów, prawie 20 metrów dalej. 20 punktów odjętych za wiejący wiatr. To jest ogromne odjęcie, rekord życiowy Wladimira Zografskiego, pobity o pół metra, bo dotąd 213,5, będzie teraz liderem Bułgar. Po